O! Nie. On mnie atakuje. Wielki test produktów i youtuberów. Dobra, przyznam wam się. Czekałam już na Teneryfie, jak byłam, żeby spróbować tego loda, bo wyszło jak mnie nie było. Próbujemy, potem będziemy gadać. Zdecydowanie pierwsze co czuć to ta cytryna, ale to nie jest kwaśna cytryna. To jest naprawdę niesamowicie dobre. Czekajcie, same mango. Nie no, ja w ogóle uwielbiam lody wodne, więc no nie jestem tu jakoś super krytyczna. Nie chcę przestawać go jeść, a lody ekipy ogólnie średnio mi podchodzą, poza jednym wyjątkiem. Aż szkoda mi się z nim rozstawać, ale na pewno się nie zmarnuje, to wam obiecuję. No i oczywiście musimy teraz spróbować drugiego loda mango, czyli mango pomarańcza z ekipy czajnika. Z tego co pamiętam, to jest Justek i muszę tu zajrzeć do mojego tajnego źródła, który to z tych lodów. Pomimo, że na okładce czajnik, to podobno tutaj będzie Justek. Jeśli wszystkie źródła, w których to znalazłam, miały rację, to na koniec wam podam, jak rozróżnić te lody. Mamy Justka. Pierwszy posmak, taki jakby trochę mochi, tylko że tutaj nie ma nic z mochi. A czy on miał mieć tu jakiś środek? Halo Justek, pomarańcza mango z sosem pomarańczowym. No to jeszcze się dogrzebię do tego sosu pomarańczowego i wtedy wydam opinię. Ten sos ewidentnie dodaje na plus temu lodowi, ale nie powiedziałabym, że mango i pomarańcza to jest tak dobre połączenie. Chyba mango z cytryną wygrywa. Podsumowując, 3,30, lód ekipa 3,50, warto dopłacić te 20 groszy. Nie mogę się powstrzymać, teraz musi wlecieć lód Gengara, ale zaraz potem lecimy z już kosmetykami. Od razu po otwarciu czuć zapach karmelu czy toffee. Nie rozróżniam, co jest karmel, co jest toffee, więc powiedzmy, że karmelu. Albo toffee, bo było napisane toffee. Tutaj ta strzelająca półsypka mi nie pasuje. Chyba już się za bardzo przyzwyczaiłam do, że w takich lodach to jest bardziej orzech czy coś w tym stylu. Ogólnie bardzo smaczny lód i kojarzy mi się z Big Milkiem, tym właśnie z polewą toffee. Moja ocena 6,5 na 10. Właśnie, pooceniajmy! Jak tutaj dałam 6,5, to lodowi mango ekipy daje 10. Nie sądzę, że są lepsze lody. Sądzę, że są równie dobre niektóre, ale naprawdę mega mi siedzi. No a lód Justek? Sorry, ale 5. Na razie stopujemy z lodami, bo już jest mi mega słodko, więc chowam je do zamrażarki, żeby nie psuć sobie odczuć i lecimy z bronzerem od Fausti. Jak mogłyście już wcześniej zauważyć, mojemu makijażowi sporo brakuje i to właśnie dlatego, żeby dołożyć tutaj kosmetyki Jens. Moja pierwsza myśl, jak przyszedł mi ten bronzer, to było: jeju, jaki teeny tiny! Potem jak się tak zastanowiłam, to w sumie to jest chyba normalny rozmiar bronzera, ale w internecie, na tych zdjęciach mi się wydawało, że on jest sporo większy. Więc go sobie tutaj rozdziabdziamy pędzelkiem. Jest też przyjemnie zimny, to jest fajne w mokrych kosmetykach. No i próba. Pac. Jest w miarę delikatny, ale chyba za dużo go wzięłam. Zmazujemy na łapkę i teraz to rozprowadzimy bardziej, bo na razie jest trochę plama. Zapach ma dziwny, trochę ciasteczko, jakby do niego dodać sól. Kojarzycie słono-słodki zapach? To jest właśnie to. Dziwne. Pracuje się z tym łatwo, więc tutaj nie ma co zarzucić. O, widzę, że on tu chyba coś przysycha i wtedy ciemnieje. No, chyba zasechł mi na ręce, bo drugi policzek wyszedł lżej, czyli trzeba z nim robić szybko. Teraz już mam tutaj plamę, która nie chce się ruszyć z mojej ręki. Za dużo się z nim bawiłam. Na razie mogę ocenić przyjemność zużywania i powiedziałabym, że to jest 7 na 10, bo pracuje się nim całkiem spoko, ale szybko zastyga i ma zapach, który mi nie odpowiada. Zobaczymy jak z trwałością, będę testować i dam znaka na Instagramie. Halo, halo, ogłoszenia mam. W każdy wtorek o 17:30 na tym kanale pojawiają się nowe filmy, więc kliknij suba z dzwoneczkiem, żeby nie zapomnieć. Dobra, teraz będziemy testować Douza, czyli energetyka od Buddy, tylko że ja nie znam się na energetykach. Dosłownie na palcach jednej ręki mogę policzyć, ile razy piłam takiego zwykłego energetyka o smaku energetyka. Więc wymyśliłam tutaj inny test. Porównamy sobie Douza Zero, Douza zwykłego oraz konkurencję na rynku, czyli Red Bulla i Blacka. To jest Black akurat Zero, żeby było, wiecie, z czym porównywać Douza Zero. Tutaj mam przez mojego tajemniczego pomocnika rozlane wszystkie te napoje i nie wiem, który jest w którym. Pierwsze, co mogę powiedzieć, to tu jest najwięcej bąbelków w szklance numer 2. W szklance numer 3 jest trochę mniej, a w tych w dwóch jest najmniej. Więc jeśli idąc tokiem, że mamy dwa dozy, to może być tu i tu. Jeśli chodzi o kolor, to mam wrażenie, że te dwa są ciemniejsze, a te dwa jaśniejsze. Co mi to daje? Kompletnie nic. Nie mam z czym go na razie porównać, więc może druga próba już nam coś więcej powie. O, tutaj już wiem, że to pachnie dużo mocniej niż pierwsze i smaku też ma więcej. Jest taki dużo bardziej wyrazisty, ale wcale nie wiem, czy mi to odpowiada. Ten jest taki delikatny, całkiem fajny. Ten ma smak jakby taki bardziej gumowy, jakbym żuła jakąś gumę. Na razie najbardziej mi podchodzi, chociaż bąbelków trochę za mało.
Już mi się wszystko pomieszało. Czwartego, totalnie nie wiem, jak mam opisać. W moim totalnym braku intuicji do energetyków daje, że ta czwóreczka to jest właśnie dołów. Chociaż chciałabym, żeby w zasadzie to był dołów. Może tak dam. Ten taki oryginalny, o innym smaku, będzie dołzem. Ten mało słodki będzie dołzem zero. Jako to, że to jest Black Zero, strzelałabym, że on nie będzie tak super słodki, że te słodziki jednak nie są aż tak mocne jak cukier, więc będzie 4 i Red Bull na tą petardę. Okazuje się, że zgadłam 0 na 4, a teraz ustawiam w dobrej kolejności. Tego już nie potrzebujemy, czyli wychodzi na to. Black Zero ma najmniej smaku, Dose Zero za to ma najwięcej smaku, jest koncentratem energetyka. Red Bull ma inny smak od wszystkich i najbardziej mi smakuje, no a Dose jest smakiem, który jak każe ci ktoś pomyśleć o energetyku, to właśnie go czujesz. Czyli czy Buta odnalazł niesamowity, perfekcyjny smak energetyka? W pewnym sensie tak. Czy kupiłabym ponownie? Nie. Energetyki czuję jako coś bardziej męskiego, więc teraz trzeba wyrównać i spróbować coś babskiego. Glitter pasta od Hi Honey. Pudełeczko ma bardzo podobne do starych eyelinerów. Na szczęście jest zabezpieczone. Zapachu nie ma, przynajmniej bardzo wyraźnego. I jak dla mnie to jest plus. Myślę, że takie świecidełka to się nakłada łapami. Jaki glutek. Pierwszy test. Kurczę, bardzo drobno tego tutaj jest. Myślałam, że nałożę to na oczy. Ale jeśli to jest tak rozproszone, to może jako... Zabrakło mi słowa. Rozświetlacz. O! Pod tym kątem padania światła widać całe nic. No, rozświetlacz to nie jest, ale jako błyskotka na jakiś festiwal. Mega spoko. Przyjemność używania 6 na 10. Niestety też dużo zostało mi na palcach. A wolałabym, żeby zostało mi na policzkach. Wracamy do lodów. No w ogóle zacznijmy od Julki. Jej smak to jest ananas kokos, czyli taka piña colada. To może być zarąbiste połączenie albo totalna klapa. Nie ma nic pomiędzy. Ten lód smakuje jak pina colada, tylko bez alkoholu. Więc jeśli jesteście niepełnoletni i zastanawialiście się, jak smakuje drink pina colada i to jeszcze taki dobrze zrobiony, to jest właśnie lód Julki. Mam wrażenie, że ten sosik dodaje chemiczności i takie pół punkta odbiera. Ale tak czy siak, to jest mocne 8 na 10. Zobaczmy, czy lider tej całej grupy się popisał. Tutaj podobno nie ma mango w smaku wypisanego. Ale ja to kojarzę właśnie z takiej jakiejś znanej firmy właśnie sorbetem mango. To nie jest smak lodów, którego wcześniej nie jadłam, tak jak ze smakiem Julki, który był genialny. Czajnik na patyku się rusza, więc uwaga. On mnie atakuje w palce, więc szybko dogrzepmy się do sosiku i spadamy. Trochę chcieli przekombinować z tymi sosami i te sosy albo nic nie wnoszą, albo dają na minus. W tym przypadku to jest na minus, bo to już jest wtedy za słodkie. 7 na 10. Czy tylko ja nie widziałam nigdzie wyjaśnienia, czym różni się Rush od No Rusha? No Rush to jest po prostu witaminowa woda. Za to Rush jest to napój izotoniczny. Nie wiem profesjonalnie, co to znaczy, ale jest dla sportowców i kacowiczów, żeby się nie odwadniać. Najlepiej mi tu rokuje mandarynka, bo ja lubię takie smaki. No, wuja Frizo nie kłamał, jest to prawie że woda. To nie ma w ogóle nic do powiedzenia. To jest dosłownie mandarynkowa woda. Jeśli lubicie, to polubicie, jeśli nie, to nie. Te wszystkie wody mają jakiś tam ciekawy smak na początku, a potem właśnie ten posmak smakowej wody, który się tak osadza na tyle gardła i mi nie pasuje. I jakby został ten pierwszy smak, to by było fajne, ja bym chciała to pić, ale nie powiedziałabym, że jagoda limetka jest gorsza. Raczej na tym samym poziomie co mandarynka. Kiedyś bardzo lubiłam arbuzowe rzeczy, ale jakoś w wieku 14-15 lat totalnie mi się odmieniło. I teraz to mam długie zęby na arbuzowe rzeczy, więc czy No Rush mnie zaskoczy? To mam wrażenie, że ma najmniej smaku, no ale czuć tego arbuza, ale takiego sztucznego arbuza. 2 na 10, to jest 4 na 10, a to 5. Czas na izotoniki. Nie wiem totalnie, czego się po tym spodziewać, bo elektrolity to raczej piłam takie saszetki rozpuszczane w wodzie. Izotoników nie pijam. O, jaki uparty. Gdybym nie przeczytała, jaki to jest smak, to w życiu bym nie powiedziała. Jest to smaczne. Nie ma właśnie tego posmaku tak w tyle gardła, więc fajnie. 6. Nie ma co się dziwić, że nie daje jakichś super wysokich ocen, no bo umówmy się, są smaczniejsze napoje, ale czy one są bardziej wtedy zdrowe? No raczej nie. Bez. Muszę wam się przyznać, że to jest mój ulubiony kwiat i kocham jego zapach, ale chyba jestem na niego uczulona. Więc to jest taki love-hate relationship, więc zobaczmy, jak smakuje kwiat bzu. Pewnie to nie ten sam bez. Tutaj mam zdziwko, bo zapach nie pasuje mi do smaku. Nie wiem jakim cudem, ale smak jest bardziej kwiatowy niż zapach. Mocne 3,5. Z makijażu czekałam najbardziej na to, czyli to jest eyeliner.
Eyeliner od Julity w kolorze brązowym. Nie brałam tu jakichś szalonych, bo ja mam i wiem, że nie używam. A brązowe eyelinery znam tylko jeden dobry, więc zobaczymy, czy to będzie drugi. Zabunkrował się skurczywyk. Przynajmniej jest dobrze zabezpieczony. Żadne łapki w sklepie Biedronka raczej go by nie dosięgły. O, aplikator ma bardzo twardy. Ciężko mi się takimi posługiwać. Przez lata używałam właśnie takich eyelinerów w gąbce i one wszystkie były takie twarde. I ja mówiłam, ja nie umiem rysować kresek. Aż w końcu znalazłam eyeliner z takim mega cienkim, miękkim pędzelkiem i wtedy to się świat odmienił, bo nagle nauczyłam się bardzo szybko rysować kreski i to już mi nie sprawiało takiego problemu. Faktycznie jest to twarde. Ciężko tym narysować jedną prostą linię na oku, które przecież nie jest idealnie proste. Trzeba tym tutaj tak smyrać, bo jak chcesz pociągnąć, to się zrobią trzy kropki zamiast jednej linii. Kolor za to ma bardzo ładny. Jak się maluje, to się wydaje, że to wpada w czerwony, że to jest taka trochę cegła, tylko ciemna, a potem robi się taki zimny brąz. Jeśli chodzi o łatwość używania, to jest 4 na 10. Kolor to jest 10 na 10. A czy to będzie trwałe i się nie skawali, no to się okaże z czasem. Będę dawać update'y na IG. Lipsecik od kartoni zostawię na koniec, bo nie chcę, żeby mi się od razu zmazał. Więc na to musicie poczekać do końca. Pierwsza rzecz, która rzuciła mi się w oczy, to jest nienaturalnie różowy kolor. Smak kojarzy mi się z ulepszoną wersją moich ulubionych cukierków z dzieciństwa. A ocena to oczywiście 10 na 10. Lody cytrynowe raczej mi zazwyczaj nie podchodzą, więc zobaczmy. Pierwsze co pomyślałam, to nie jest mój smak. Ale jak tak skończyłam tego gryza, to jest to całkiem spoko. To jest totalnie coś innego. Takiego loda jeszcze nie jadłam. To jest lód, na którego musiałabym mieć specjalnie mood. 8 na 10. Więc wychodzi na to, że ekipa zaliczyła improvement. Bo mi te lody chmurka i burza nie podchodziły, szczerze mówiąc. A te cloudy i stormy? Będę jadła. Nie bez powodu zostawiłam lód Genzy o smaku arbuzowo-limonkowym i lód ostrego o smaku arbuzowo-cytrynowym. Nowym. Znośny lód arbuzowy. No jakby to jest poprawnie zrobiony lód arbuzowy. Gdy ten lód się rozmraża, to lód się staje miękki, a sos zamienia się w galaretkę. I ta galaretka jest też mocno chemiczna. Nie jadłabym. 2 na 10. I jak się spodziewałam, wszystkie lody czajnika rozpoznałam poprawnie. Tutaj macie kody, jak je poznać, bo z nimi jest jak z Kinder niespodziankami. Niby niespodzianka, ale tak naprawdę po kodzie wszystko wiadomo. Czy ekipa da sobie radę lepiej? Kolorystycznie przypomina mi to lody z dawnych lat, ale nie pamiętam nazwy. Jeśli ktoś pamięta i wie, o co mi może chodzić, to dajcie znać. Nie. Ten smak arbuza według mnie jest strasznie chemiczny. I strasznie przeładowany. 1,5 na 10. Niestety, wszystkie lody już mamy sprawdzone, bo Julii Żukaj nie udało mi się dostać. Ale czas na test lipsetu od kartoni. Ktoś z Was drugi kolor tego lipsetu może ode mnie wygrać? Wystarczy, że wpadniecie na filmik wtorkowy, który już był. I spróbuję go gdzieś podlinkować. Tylko musicie się troszeczkę pośpieszyć, bo już jutro kończy się czas. Mamy tutaj kolor Butter Cake, czyli ten jaśniejszy. Konturówka jest wysuwana, co jest dla mnie dużą zaletą. Zobaczmy, czy jest miękka. Nie widzę jej. Chyba jest podobna do mojego koloru ust. Nie jest zbyt miękka, ale przez to jest precyzyjna. Tak ogólnie, jak wącham produkt, to mało czuję zapachu, ale jak go nakładam na usta, to roznosi się wszędzie zapach wisienek. Kolor też mi się bardzo podoba, bo jest bardzo delikatny, kobiecy. Myślałam, że będzie bardziej ciepły, idący wręcz w pomarańcze, a tak nie jest. Kurczę, bardzo mi się podoba. 10 na 10. Kolor, zapach i nakładanie. Teraz dopełnić dzieła trzeba błyszczykiem. I tu już od razu czuć wisienkowy zapach. To jest taka wisienkowa mamba. 7 na 10. Ma jakiś dziwny efekt chłodzący, który w ogóle nie jest opisany na opakowaniu, więc może tylko na mnie tak działa. No i kolor też mi nie odpowiada.